Siemaneczko, witam was wszystkich miło i bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Arynkowania. Fajnie, że jesteś, fajnie, że wpadłeś, zostaw łapkę, suba, baw się dobrze, mam nadzieję, że ci się spodoba, że będziesz się przyjemnie bawił, zostaniesz na dłużej, zostawisz suba, wiele osób ciągle nie ma subskrypcji. I jeszcze raz każdemu, kto mnie wspiera, przez łapki, subskrypcje, komentarze czy finansowo, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. No i cóż, ostatnio wiele się wydarzyło. Trudnych rzeczy się wiele wydarzyło i zobaczymy, co się wydarzy dalej. Trochę nie wiem, czym chcę zagrać. To chcę zbanować. Ale no, nie chcę twierdzę w nekro. O, no, przeciwnik ostatnio, gramy z Sentinelem, też pozdrawiam go serdecznie, dobra. Wiem to wyrzucić. No bo, powiem szczerze, że jakbym to wygrał, to potem być tak wysoko, że lepiej, żebym nie grał rankedów, bo się sezon skończy w kwietniu chyba i bym ten, ale no mogę nie wygrać, żeby być problem. Tą parę też jej nie lubię, ale tej też nie lubię. Realnie rzecz biorąc nie lubię grać, no to jest trudna para. Inferno w sumie w fortece spoko. To jest dla mnie trudna para i ta. Dobra. Dla mnie. Realnie rzecz biorąc dla mnie, to niekoniecznie. Ja mogę w razie czego coś fajnego zrobić. Zobaczymy. Przeciwnik ma podobną liczbę punktów, mówił. Dobra, jakie są plusy i minusy? Nie wiem, jakby się spiąłem tym, że tak ostatnio wygrywałem. Dobre są gry, wygrywam, nie? Jakby to mam gdzie się podoba, ale... to jest bardzo, nie lubię tej pary. No i zostanie, no... albo to, albo to. Jednak gram na loch. Na loch się bardzo trudno gra. Loch jest naprawdę bardzo, bardzo szeroki. Ma artefakty. Ma i walkę, i przywołanie, i naprawdę czasem dobry mrok nawet. Więc trochę mam obawy. Ale moje obawy są no obawami, tak, realnie rzecz biorąc. Gram Grogotajem na Relaga, który, o ile dobrze pamiętam, ma obronę. O ile dobrze pamiętam, Relag ma obronę, ale nawet jakby nie miał, to się nastawmy. Mam obniżoną inicjatywę. Oj, to jest dobry herek, no to. Szał, dobry szał, ciekawy szał. Ej, zobaczmy co tutaj. Znam życie podniosło. Najgorsza ta ścieżka. Realnie rzecz biorąc nie jest taka zła. No ta to tak średniawka. To ta też średniawka. No realnie rzecz biorąc nie mam fajnej ścieżki. Ta jest spoko. Siła czarów, moral, szczęście. Inicjatywa, która będzie dość istotna, patrząc, że on mi obniża inicjatywę. Broń, która w miarę zadziała. Ja się obawiam lochu. Że coś bitewne jest. Ale nie wiem. Brez bitewne. Ale ja niekoniecznie też chcę się wpieprzać. To jest tak jakby... mogę zagrać taką dość lubianą hybrydę. Ona jest bardzo trudna wbrew pozorom. Odwrócenie uwagi. Trudne to jest tak... Powiem wam trochę do zrobienia, trochę tak... No to dowodzenie jest też fajne, jakby aurę trzeba było i tak dalej, żeby w razie czego móc dochodzić, ale to też jest tak... Dwoje babka wróżyła, to jest bardzo trudna para i taka dość intensywna. Czy ja też tak bardzo chcę to próbować w jakiś tam sensowny sposób? Czy na razie spróbować obronę, atak i te krzyki? I może jakieś rozbicie? A co ja tu gram na loch, rozbicie? A szczęście bym chyba bardziej wolał, realnie rzecz biorąc, niż się wbijać w pierwszej turze. Ale ja wam powiem, że uważam, że tak. I teraz sobie po prostu zobaczmy, jak to wszystko ma wychodzić, trening głosu. No i lecimy próbować to tak rozegrać. Dałaby się też iść lewa ścieżka, bo... Bronę? Jak mi potem nie da, to może być problem. Bo obrona była kluczem, więc obronę sobie wezmę. Szczęście, no na razie na ten moment nie. Ochrony, ty masz 3 obrony, co nie jest też głupie. Lepszy krzyk. Potężny głos. Obrona. I potem da. 5, 6, 0, 2, 4.
Może zagrać jakąś klasykę we mnie, nie? No ale realnie nie wiem w sumie co mogę wyrzucić. Skupić się powinienem. Naprawdę bardzo ważna gra w tym momencie. Nie, to bym sobie zostawił, to w sumie mogę wyrzucić, bo ja chcę krzyk sobie dobić. Na pewno już sobie wrzucić. Szczybiak, dobra. To nie będzie łatwa gra. Będzie trudna. Jest szczęście, ale odwrócenie odwagi też dostanę. Siła ponad magią. Nie pamiętam, co tam miałem dokładnie. Ważny cios. Miałem tam za dużo statystyk magicznych. Rozbicie zniszczenia, rozbicie przywołania. Bijącym się przywołaniem dam radę. Obawiam się jakiegoś dobrego rozbicia właśnie. Takie podstawowe rozbicie to niewiele zmieni, ale... Nie wiem, jakby uważam, że gdzieś tam moja życiowa potrzeba mówi, że... Żebym sobie wziął nawet takie. I tu brakuje. Statystyk mi realnie brakuje, nie? No, lewą ścieżkę muszę iść, więc... Jak chcę coś zrysować... Obronę raz. Jest ryzyko. Dobra, tak będzie. Nie jest najgorzej. For me jest naprawdę okej. Dobra, trochę kasy sobie zostawię na lewą ścieżkę. No, według mnie jakby ekspercki szał chcę mieć. Uwierzcie mi, chcę mieć, bo chcę się dość szybko w miarę naładować. Bardzo jest to w miarę ciekawie. Zrobione, wymyślone, idę lewą ścieżkę, damy radę. Spróbujemy wyczuć przeciwnika. Czuję możliwość mroku. Czuję takową możliwość. No, inicjatywę potrzebuję, inna ścieżka tu realnie rzecz biorąc nic mi nie daje ciekawego, tylko ta. Boję się jego tempa, boję się lochu, tak? Zawsze się lochu trzeba bać, bo on jest dość szybki, dość mocny i dość bardzo, bardzo, bardzo taki, wiecie, no jest upierdliwy. Wiele ludzi się jakby nie wiem, która w sumie jest lepsza. Siła czarów, wiedza. Wiedza. No mam tańsze jakby te okrzyki, realnie, tak? No mam dużo tańsze okrzyki. Nawet bardzo tańsze. 6 wiedzy. A jakby była dłuższa walka, to bym wolał tą wiedzę wbrew pozorom. Chociaż już dobra. Jestem. Bo zazwyczaj z lochem jest szybka gra, ale tu moje przeżycie mówi, że tutaj coś się wydarzy takiego ciekawego, takiego niebezpiecznego. Build mi się podoba. Czar bitewny byłby jeszcze super opcją, no ale dobra, tak jakoś się złożyło. Duże pod to destro jest realnie rzecz biorąc. Bardziej to, wiecie, tą odporność, tą ochronę nie wziąłem stricte pod destro, tylko pod takie... Troszkę to mi wyjaśnić. Spróbujmy... Okay, bardzo fajna, bardzo spoko. Linika nie miałem, o ile dobrze pamiętam, więc bardzo fajna ścieżka. Realnie mi bardzo dużo da. No, sporo mi może dać. Sporo statystyk. No, ja bym... Nie no, to realnie jest mimo wszystko lepsze. Wszystkie statystyki mi boostnie. No, to też fajny atak, mura wiedza, ale... Dwa ataku. Czy fajne, tu mam dodatkowo jeden. Z jeden obrony jeszcze, tu mi daje obrony, a wiedzę mam, siłę czarów, moral, no to sobie mogę rzucić w sumie krzyki. Dobra. Inicjatywa, no to mi boostuje strasznie córę ziemi. Bardzo mocno. 12, 10. Jakieś szczęście. Czy ja potrzebuję poziomu? No, w sumie
Pancerz, hełm, pierścień, buty, płaszcz. Tego mam jeden poziom i chyba... Nie widzę tutaj za bardzo... Normalnie nie mam czego wziąć. Więc jakby biorę jeden poziom. Biorę jeden poziom i może szał bitewny wejdzie. Co już byłoby spoko. A dodatkowo szczęście plus jeden. Nawet potężny cios wbrew pozorom jest spoko. No powiem wam, że stresa mam. Że stresa mam, bo auto na parkingu. Ale dobra. Dobra. Próbujmy. Próbujmy. Próbujmy iść tak. Jeden poziom. W porządku. No zobaczymy, czy to przywołanie będzie. Czy będzie może mocne światło. Dość problematyczne. Ale gota jest bardzo spoko, no jakby... No grałem to kiedyś, tak? Ja już to grałem. Taki pomysł już grałem. Uważam, że ja mogę też chcieć się w razie czego wjechać. Czy on też chce we mnie wjechać, ale taktyka daje mi swobodność takiej manipulacji polem bitwy. Tak nie dochodzę w sumie w pierwszej turze wszystkimi wtedy. Ale realnie mi daje mobilność. Daje mi mobilność, daje mi ustawienie. Tak, daje mi ustawienie i kontruje jego taktykę, jakbym chciał naprawdę we mnie się wpieprzyć. Aż tak bardzo, bardzo, bardzo dosadnie. Czy jak to wyjdzie z tą inicjatywą? Mhm. Boję się jakiegoś dobrego mroku przeciwnika. No tutaj biorę tego, bo bardziej go lubię. Większe inicjatywy 6, 6, 6, 7 nie dochodzisz. Ty tak nie dochodzisz. Tutaj grając na loch. Grając na loch. Chyba ciebie, bo ma dość squishy te jednostki. To wolę nie ryzykować. Stawianie sideł. No jakiś szalonych tych inicjatyw. Nie mam. Mi daje mobilność. No ty też będziesz w miarę potem szybki, tak? Jakby ty możesz gdzieś się próbować wystawić. Dasz mi tą szybkość, ale czy mi ta szybkość... No fajnie sobie strzelić albo te sidła zostawić w pierwszej turze. Którą gdzieś kogoś zbustować. Pałkało z żarciem. Pałkało z żartem jest czasami bardzo efektywny, na przykład jeżeli by... Bardzo mocno coś w tą hydrę. Nie no, pałkało wezmę. Jakby uważam, że tutaj... Jeśli tak czuję, to pałkało będzie ciekawsze. Ciekawsze? No zobaczymy. Zobaczymy, jak to z inicjatywą wyjdzie, jak to wszystko się ułoży. Zobaczymy, co to za potężny loch nas czeka. Moja klasyka będzie grana. Dobra! Liczmy na szczęście. Na jakiś mrok u niego. W sensie mrok, w sensie destro. A on mi jeszcze osłabi inicjatywy. Co nie? Więc jakby... On mi osłabi te inicjatywy. No to może być problem. Dobra. On mi osłabi te inicjatywy. Ważne, żeby jaszczura zblokować. On mi zblokuje te inicjatywy. Dobra. Próbujmy. Mamy dobre przywołanie, jak zagra, no to też będzie problem. Dobre pułapki są dobre. No jest tak dość... Jest cofnięty, ten jest ten. No jest. No Ralek jest naprawdę dobry. Prawda. Prycherek. 7, 5, 18, 15. Inteligencja. Jest taktyka, takie pole z dupy trochę. Pole z dupy. Nie dochodzisz, to zostań trochę bezpieczniej. Tak trochę jesteś zblokowany. Łapki 6, 7. Ja mam pomysł na tą walkę. Wygrać.
Nie ma jakichś mocarnych statystyk. Uważam, że to jakieś przywołanie raczej, jest nie światło. A równe. Mrok to też być. Obrony to nie jest dużo. No i tak nie dochodzisz, jakby miał 7, to i tak w jednej turze ci tam nie przypierdoszę się. No tu gwiazdy będę chciał. Nie dochodzisz. Dobra! Zróbmy się po prostu realnie. Tak się ustawił trochę, że się sam zostawił po części. No tak trochę. Sidważ i tak jest szybciej. Co nie? Mogę w sumie ciebie przyspieszyć. Mhm. No spokojnie, sprawdźmy co on ma. Atak szczęście, okej. To może być jakieś przywołanie według mnie. Okej, spokojnie, tak mi morale realnie nic nie dają. Mhm. Prawa siostra czeka. No jakby spoko, i tak nie mam tego, nie? Mhm. No, naprawdę strzela, mam wrażenie, jakby z pełnej mnie przypieprzyła. Masz na tyle mobilności, że 5. No, no ładnie mnie strzeliło. Ładnie, ładnie. To jak się ustawić, no to dostanę shota. Ja sobie, moi drodzy, po prostu... zbiję wózek. Kradlaka dostanę. Bardzo dobrze. Jaki ognia. Przywołanko, przywołanko i to z łucznictwem, tak, dlatego ona tak mocno bije. No to już jest problem. Bitewne zawołanie, ile mi, ile realnie mam ataku, jestem ciekawy, 23. Czepiające. Większy moral. Na razie bym chyba podkontrolnie zagrał pokrzepiające. By mieć morale. No nie dochodzę, ale... czekajcie, on ma hejsta? Według mnie nie ma hejsta, więc jakby... slow? Bardzo fajnie. Ona tam gdzieś z tyłu sobie stoi. Czy ty kogoś przyspieszasz? Mhm. Podchodzić jest będzie niebezpiecznie trochę.
Dobra, jakby ciśnie mnie tą wiwerna. Pokał, ale... Bym slowa rzucił, bo to strzelanie jest naprawdę niebezpieczne. Potrzebuję się tam w niego wbijać zaraz. No bo to przywołanie, no to... No ciężkie, ciężkie. Ładnie sobie zbija. Dobra, morale są dobre. Dobra, i zajebiście to wyszło. Realnie rzecz biorąc, to super to wyszło. Tam wiadomo, nie mogę podejść. On będzie mi chciał bić. On coś tam mnie bije, tak? Ci mnie strzelą, ale nie mam za bardzo co z nimi zrobić. Bije, bije, mocno mnie zbija i ja muszę zacząć... muszę zobaczyć tak naprawdę 24 i teraz powinno być, zobaczymy ile. To się naszołaś, 37. No realnie idę, wychodzę stamtąd. O kurwa, ale mnie jebnął. No naprawdę on mnie bije, on ma pełną strzałę. Wchodzimy stąd. Będziemy się pieprzyć, no bo to realnie rzecz biorąc jest przekichane teraz. No bo on mnie naprawdę strzela z pełnej strzały. I to nie jest miłe. On ma pełną strzałę. Teraz stąd wypieprzać się. No jest dość daleko, ale... O skurwysyn. No. Trzeba się tam ładować. Trzeba się tam ładować, moi drodzy. Widzieliście ile walną? Trzeba się tam naładować. I to bez pytania. Wchodzimy w niego jak w masło teraz. No bo to jest po prostu masakra jakaś. Znaczy zostaje strzelca, próbować się przedrzeć tobą. Smoczek, tylko wtedy mi smoczek tak wchodzi do dupy. No bo realnie, no nie mogę mu pozwalać strzelać. Realnie mu nie mogę pozwalać strzelać. Ma full strzałę, strzesz się dużo. Jakby wózek nic nie zmienia. Penior poszedł. Penior jest no... trudny. Bardzo trudny i on jeszcze się zostawi tutaj. No jest problem z tym. Naprawdę. No jestem w stanie tam wejść, nie jestem w stanie go wyrzucić, bo nie mam tego. Okej, no jest, jest ciężko, moi drodzy. On naprawdę bije holendarne rzeczy. Chore obrażenia realnie bije. Takie są fakty. Naprawdę, takie są fakty. Bez zastrzeżeń, no naprawdę ciężko. Nie mam potężnego. On się zostawił zajebiście, rzecz biorąc. No realnie, naprawdę dobrze się zostawił. Nie mam jak się przebić. A bez szans. Bez szans! Nie mam. Nie mam perspektyw, tak? Slowa mogę mu wpieprzyć, ale co mi to da, bo ma ciągle przecież stojących jednostek mnóstwo. On ma pełną strzałę, realnie. Cały czas ma pełną strzałę.
i nawet nie mam jak podejść, bo sam siebie zostawiłem tutaj po części. No właśnie, kurwa, jeszcze laka dostanie, no. Nie no, bez szans, takim przywołaniem, a tak dewi szczęście jeszcze, no. Pany, no. Kurde. A prawie było, prawie byłem wysoko, prawie było blisko. Dobra, ale w sumie odsłonił mi strzelca. Dobra. Ja myślę, muszę się gdzieś tam próbować. A nie, jak się przedrzeć nawet. No, cały mi szał zbił. Ty mi ściągasz na hita. Nie wiem, co z tobą zrobić. Muszę iść do przodu, bo nie będę przecież stał. No nie no, po prostu takie depsy. Nie no, rzeźnia. No on realnie ma pełną strzałę cały czas. No nie jestem tam w stanie wleźć. Nie mam za bardzo ani... No mnie też dużo bije. No nie no, tutaj tylko wjazd był w stanie zagrać, tak realnie rzecz biorąc. Dobry wjazd z boostem się wyposzedł, a tak to, no jak jest Feniks, jest żywiołak, który bije chore obrażenia, plus do tego jest do strzelania obrażenia, bo są, bo widzę. To naprawdę ciężko. Próbujmy w jakiś ten sposób manewrować. Próbujmy gdzieś tam próbować się przedrzeć. Ale co z Feniksem? Może naprawdę jest posrany. Naprawdę. No nie mam jak się do tej baby przedrzeć. No ma jakby szybko ruch, chyba jakby... Nie wiem. No i to ta pasywa zaboli, podpalenie. Nie ma szans. Dobra, tak poszedłeś, spoko. Jestem w stanie tam się za bardzo przebić. No nie jestem w stanie za bardzo się tam przebić. Też nie jestem w stanie za bardzo się przyspieszyć. On ma bardzo dużo jednostek. Inicjatywa, no naprawdę ma postranego herka. No muszę bić, jakby realnie muszę się tam wpieprzyć i bić. Jakoś próbować się tam przedrzeć w jakiś tam sensowny sposób, tylko to nie jest wcale takie proste. Bo jak? Jakby miał drży jeszcze. Mogę szał próbować nabijać, ale jakby z czego, tak? Próbować przyspieszyć ciebie. No, warto. Coś spróbować, tak? Jakby się udało przedrzeć cycem do tej baby. Bo jakby ona ma cały czas full strzała. No jeszcze lakiem, kurju! Te, mać. No ale ona mi ściąga naprawdę łatwo. No nie mam za bardzo czym bić. Rój poszedł, spoko. No jeszcze się nie ruszę. No. No jest naprawdę dobrym przywołaniem, bez szans takim przywołaniem, kurwa. No nie, bo jak tym się nie przebije, to nie mam szans się przebić. Że mi na hita połowę jednostek ściąga. Naprawdę, połowę jednostek na hita. Muszę próbować się przebijać. Jakoś się przebijać, bo... No bo jak? Ten mnie będzie gonił. Ciężko.
No nie, no jakby potężny cios może był. Może by był w stanie coś zrobić, a tak? To co? Bije sobie tyle i co? 20, 150? Chcę tam pogonić trochę. No nie, no jakby... Po prostu... Woda może, no... Ja bym się wbijał w PC, ja bym wiedział, że aż tak będzie strzelał. Naprawdę miał za cholerne rzeczy. Bez szans. Mimo dobrej taktyki uważam, to wbita by to zagrała. Bo mimo wszystko bym w stanie cokolwiek robił. Ściągnąłeś mi ciebie. No, ja naprawdę biję ładnie tobą, ale no i co z tego? Próbuję się przetrzeć jak mogę. Została mi tylko córa. No właśnie, została mi tylko córa i tyle. Jakby ten, jakby... A no, przywołanie jednak było. Ja nie rozbicie ani to... No nie trafiłem, no. Kurde, szkoda, bo naprawdę wysoko, a tak to wszystko poszło się walić trochę. Próbuję, moi drodzy, walczyć. Nie no, bez szans, bez szans. Dobra, dobra, GG bot. No tutaj tylko wjazd dobry by mnie uratował. Dobry, szybki wjazd, zanim mnie zdążył wystrzelać. No ale... No bo jednak przywołanie to kontrowało, bo Feniks rzuci sobie, to rzuci, walczy. No atak dev jak ktoś ma, no to co ja mam poradzić, jak ktoś ma atak dev, tak? No nie jestem w stanie atak dev szczęście i do tego przywołanie. No chore rzeczy. Chore po prostu. Czy ten mi ściągał jednostkę na hita, nie? Dobra, GG. Dobra. No bez szans, kuźwa, bez szans. No nie było szans. W tym defensywnym... No ja bym podszedł, to by mnie za dużo bił. No nie było opcji, no. Nie było. Szkoda, taka dobra pasa była. Dobra, trzymajcie się ciepło, dzięki za oglądanie, za czekaniem razem, pa pa!